Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił, odpowiadał na pytanie, czy bracia Karnowscy trzymają z komunistami i co to znaczy. No i wszystko wskazuje na to, że trzymają. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej w mailach. I tak, temat tego programu wziął się stąd, że zadzwonił do mnie jeden z widzów i zadał mi pytanie, czy pan wie, że publicystką mediów braci Karnowskich jest Aleksandra Jakubowska, że pisze ona dla nich i występuje w ich telewizji. Zajrzałem na stronę wPolityce.pl, na portal wPolityce.pl braci Karnowskich i znalazłem tam krótką notkę biograficzną ich publicystki, Aleksandra Jakubowska. No i w tej notce czytamy: publicystka, dziennikarka i była polityk, była rzecznik prasowy rządu Józefa Oleksego i rządu Włodzimierza Cimoszewicza. W latach 2001-2003 wiceminister kultury oraz generalny konserwator zabytków w rządzie Leszka Millera. W latach 2003-2004 szef gabinetu politycznego premiera Leszka Millera, posłanka na Sejm trzeciej i czwartej kadencji. I teraz zobaczmy, ta notka jest, no niestety, ale trzeba to powiedzieć, jest zmanipulowana. Wszystkie informacje są prawdziwe, tylko te informacje są wybiórcze. Dotyczą tylko okresu w zasadzie z lat od roku 2001. Ostatnia informacja w tej notce, posłanka na Sejm trzeciej i czwartej kadencji. Już nie jest napisane z jakiej formacji politycznej, czyli z SLD. Tylko że z tej notki by wynikało, że bracia Karnowscy współpracują, zatrudniają publicystkę, dziennikarkę, która kiedyś była związana z SLD. SLD jako partią działającą legalnie z akceptacją wszystkich po 1989 roku. I teraz zobaczmy, że Aleksandra Jakubowska ma jeszcze swoją poważną biografię przed rokiem 2001 i ma swoją biografię za komuny. To jest kobieta w tych latach, że już wtedy była ważną, działającą publicznie personą. I teraz tak, pierwsza informacja, jaką możemy znaleźć, i to w Wikipedii, prawda, czyli tutaj nie musieli daleko szukać ci z portalu wPolityce.pl od braci Karnowskich. W latach 1980-1990 należała do PZPR. Zobaczmy, rok 1980 to był rok, w którym bardzo dużo ludzi opuściło szeregi PZPR, rządzącej partii komunistycznej. Jakby no, podpisali się pod tym nowym, pod Solidarnością. Chcieli Polski wolnej, Polski, w której nie rządzą komuniści. Później w 1981, po 13 grudnia wypisało się znowu kolejna, była duża, wielka fala tych, którzy się wypisali z PZPR. Wypisali się na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu, przeciwko zbrodniom, które wtedy zostały popełnione na robotnikach, przeciwko no, tym wszystkim niemoralnym i antypolskim zachowaniom partii komunistycznej. Później było tak, że koniec lat 80. ludzie nadal, znaczy była trzecia fala opuszczania PZPR, według hasła szczury opuszczają tonący okręt, to znaczy było wiadomo, że no, PZPR niedługo nie będzie nic znaczyć. No i osłabiona bardzo PZPR w styczniu 1990 roku się rozwiązała. I kto wtedy był członkiem PZPR-u? No taki beton partyjny, beton komunistyczny i ci, którzy wiedzieli, że zaraz powstanie partia SLD i że ta partia ma szansę na rządy w takich warunkach politycznych, jakie były. No i teraz zobaczmy na Aleksandrę Jakubowską. 1980 rok, ludzie opuszczają PZPR, ona się zapisuje do PZPR. 1981, tysiące ludzi opuszcza PZPR, ona trwa w PZPR. PZPR już nic nie, już przestaje cokolwiek znaczyć, rozwiązuje się w styczniu 1990, a ona do końca jest aż do samego rozwiązania. No bo kiedy wystąpiła? W ogóle nie wystąpiła z PZPR, prawda? Bo jeżeli jest napisane, że jest członkiem, była członkiem do 1990, a w styczniu 90 partia się rozwiązała, to znaczy była do samego końca. Więc taka nieprzejednana komunistka, która rękami i nogami podpisywała się pod wszystkimi tymi działaniami komunistów, które były przed 1980 rokiem, a przede wszystkim po 1980 roku, czyli zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, stan wojenny, zamordowanie górników w Jastrzębiu Zdroju, mordowanie kapłanów, no, obozy internowania, więźniowie polityczni, to wszystko dla Jakubowskiej było ok. No i teraz bracia Karnowscy ją przygarniają, ją lansują, ona legitymują, prawda? Ona ma podkładkę, nikt jej nie może zaatakować, tylko mucho, bo powie, no jak to, ja jestem publicystką prawicową. W prawicowej telewizji, na prawicowej prasie, na prawicowym portalu. I teraz zobaczmy jeszcze, co ona robiła po tym 1980. Pod koniec listopada 1900, to za Wikipedią, pod koniec listopada 1987 została dziennikarką telewizji polskiej. Nagroda za to pozostanie wiernie przy PZPR. Współtworzyła dziennik telewizyjny, czyli dla komunistów dziennik telewizyjny to była najważniejsza placówka informacyjno-propagandowa. I ona, czyli miała wielkie zaufanie Jaruzelskiego, Kiszczaka i tak dalej. Pracowała między innymi w redakcji Echo Dnia, a później Wiadomości. 13 stycznia 1991 roku na znak protestu przeciwko zastąpieniu Andrzeja Drawicza na stanowisku przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, Polskie Radio i Telewizja przez Mariana Terleckiego pożegnała się z widzami, następnie będąc na wizji wzięła torebkę i wyszła ze studia. Prawda? Komunistyczna manifestacja. No i później robi karierę w SLD do 2004 roku i no jest podsekretarzem stanu i rzecznikiem prasowym rządu SLD-owskiego. Z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostaje posłanką jeden raz, drugi raz. I tą posłanką jest do 2005 roku. W latach 1999-2000 jest wysoko bardzo w tym SLD, bo wchodziła w skład zarządu krajowego SLD, a następnie do 2002 pełniła funkcję zastępczyni sekretarza generalnego i członkini Krajowego Komitetu Wykonawczego. Podczas drugiego kongresu partii w czerwcu 2003 roku została wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącego partii. W październiku 2001 w nowo utworzonym rządzie Leszka Millera została sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, później była też generalnym konserwatorem zabytków. No i teraz dlaczego tu? Bo tu się rozgrywały zasadnicze kwestie. I czytamy dalej. Nadzorowała m.in. pracę nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, co stało się później przedmiotem postępowania przed Komisją Śledczą badającą tzw. aferę Rywina. W związku ze zniknięciem z projektu nowelizacji ustawy wyrażenia lub czasopisma. I w związku z tym przed Komisją Śledczą była przesłuchiwana łącznie 11 razy jako świadek, ale żadne zarzuty się nie pojawiły. I teraz zobaczmy jedno, że losy Polski potoczyły się bardzo źle po 1989 w kierunku, który oznaczał niszczenie Polski w każdej perspektywie z trzech powodów. Znaczy, po pierwsze był okrągły stół i to zdradliwe, znaczy zdrada okrągłego stołu, dogadywanie się z komunistami, ze zbrodniarzami, z ruskimi agentami. No i potem jakby konsekwencje, ale jedną z najważniejszych konsekwencji było brak lustracji. No niby ta lustracja się pojawiała momentami tego, ale tak naprawdę jej nie było. Była w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie. No ja pamiętam, jak byłem jeszcze pracownikiem, to początek XXI wieku, adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to kazali mi podpisać, no, że nie byłem agentem. Prawda? Ja jestem, mam taką legitymację, jestem kombatantem. Otrzymuję, nie wiem, jak to, rentę kombatancką jako ten walczący z komunistami, prawda? Mam legitymację, która mówi, Krajski nie był agentem. I wtedy mi kazali władze uczelni podpisać takie pismo, ale później cofnięto całą tą sprawę lustracji na uczelniach i dalej na tych uczelniach rządzili agenci i mianowali, jak odchodzili na swoje miejsca podobnych sobie. Ale lustracja to mały pikuś. Najważniejsza rzecz, która powinna się w Polsce zdarzyć, niezależnie od tego, czy był okrągły stół, czy nie było okrągłego stołu, dekomunizacja. To, co było w Japonii, to, co było w hitlerowskich Niemczech, prawda? Wszyscy komuniści, wszyscy ci, którzy w taki czy inny, nawet mały, niewielki sposób odpowiadali za totalitaryzm komunizmu, za niszczenie Polski, Kościoła, kultury polskiej, polskości przez komunistów, wszyscy ci powinni zostać zablokowani. Prawda? Tak jak w hitlerowskich Niemczech ci, którzy mieli cokolwiek wspólnego z NSDAP, jak choćby wielki w cudzysłowie, filozof Martin Heidegger, on do końca życia nie mógł być zatrudniony na żadnej uczelni w Niemczech, ani nie mógł mieć jakiegoś wykładu publicznego na tej uczelni. No i tak powinno być w Polsce. Dekomunizacja powinna oznaczać, że wszyscy komuniści mogliby sobie żyć spokojnie, jeżeli nie trafiliby do więzienia za kradzieże, zbrodnie innego typu, różnego typu przestępstwa. No to mogli sobie żyć spokojnie, ale nie mogli sprawować żadnych państwowych funkcji, żadnych. Nie mogliby wykładać na uniwersytetach, pewnie i w szkołach, nie mogliby zajmować stanowisk w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, nie mogliby być radnymi, posłami, ministrami i tak dalej. Dekomunizacja zupełnie by wszystko zmieniła. Polska by zupełnie inaczej wyglądała. I to był taki polityczny, prawny wymiar dekomunizacji. Ale powinna być po 1989 i tutaj w znacznej mierze, w jakiejś mierze była, dekomunizacja moralna, prawda? Byłeś komunistą, to my ci ręki nie podajemy, to na tobie spoczywa odpowiedzialność za komunizm i jesteś człowiekiem bez honoru, jesteś człowiekiem, którego się nie promuje, nie gości i tak dalej, i tak dalej. Dekomunizacja moralna, dekomunizacja dokonywana przez opinię publiczną. To w jakiejś mierze było i stosunkowo krótko. I teraz zobaczmy, wracamy do Aleksandry Jakubowskiej i braci Karnowskich. A oni co? Czyżby, gdyby decydowali w 89, to by najgłośniej krzyczeli przeciwko dekomunizacji i ilustracji, bo zauważmy jeszcze jedną rzecz, że pomiędzy ilustracją a dekomunizacją jest bardzo znaczący związek. I w Polsce się zrobiła po 89 paranoja, bo jakiś niski funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa czy współpracownik Służby Bezpieczeństwa, który tam 3 razy doniósł, no to jak to ujawniono, był piętnowany publicznie, był piętnowany w mediach, tracił pracę i tak dalej. Natomiast ten pracownik Służby Bezpieczeństwa to nie był ktoś, kto coś sobie wymyślał i to realizował, tylko był to ktoś, kto wykonywał rozkazy. To trochę przypomina sytuację w Niemczech Wschodnich, gdzie ci strażnicy, którzy strzelali do ludzi uciekających z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego, poszli siedzieć, a ci, którzy im kazali zabijać ludzi, żyli sobie nadal spokojnie i w luksusie. To tutaj jakby było podobnie, że lustracja w bardzo wąskim zakresie była. Pewni ludzie z tego powodu, pewni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa czy współpracownicy, agenci ponieśli jakieś konsekwencje, ale żadnych konsekwencji nie ponieśli ci, którzy za nich odpowiadali, którzy wydawali im rozkazy. Wydawali im rozkazy konkretni ludzie, ale ci konkretni ludzie zostali wybrani w ramach demokratycznych wyborów w łonie PZPR. Inni członkowie PZPR za nich odpowiadali, pod ich działaniem się podpisywali. Także taka dekomunizacja w sensie moralnym powinna trwać do dzisiaj, a bracia Karnowscy to złamali. Zrobili straszną rzecz. Na moje w ten sposób stracili wiarygodność, prawda? Bo jak się tłumaczą, że ona przejrzała na oczy, że ona już nie jest komunistką, no i co z tego? Kara jest kara i nie można tak raz, dwa, trzy i darować. I nie mogą tego robić akurat bracia Karnowscy. Zobaczmy, w dalszym ciągu jest taka sytuacja w Polsce, że tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi żyje z marnych emerytur, głodowych emerytur, dlatego że za komuny nie pracowali, bo komuniści ich wyrzucali z pracy za to, że walczyli o Polskę. Albo pracowali, ale na najniższych możliwych stanowiskach, bo wyższe stanowiska były dla nich niedostępne, bo byli antykomunistyczni, a ci, którzy byli w PZPR-ze, którzy kłaniali się, służyli jak te pieski tym szefom PZPR, zarabiali wtedy olbrzymie pieniądze i teraz dalej zarabiają duże pieniądze, czy mają wysokie emerytury. Skrajna niesprawiedliwość. I zauważmy, zawsze się mówiło, że na niesprawiedliwości nie można zbudować sprawiedliwości. Jeżeli nie przywróci się sprawiedliwości, to sprawiedliwości nie będzie. I Polska jest krajem, państwem, w którym sprawiedliwości nie ma i za to między innymi odpowiadają również bracia Karnowscy. Dziękuję bardzo.